Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 8, w wersetach od 16 do 25? Nikt, gdy zapala lampę, nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem. Natomiast stawia ją na właściwym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Bo nie ma nic ukrytego, co nie stanie się widoczne, ani zakrytego, co nie miałoby być poznane i nie wyszło na jaw. Dlatego patrzcie, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu i to, co sądzi, że ma, będzie odebrane. Wtedy przybyła do niego matka wraz z jego braćmi. Nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Powiedziano mu: Twoja matka i twoi bracia, chcąc cię widzieć, stoją na zewnątrz. On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i je wykonują. Pewnego dnia wstąpił do łodzi on i jego uczniowie i powiedział do nich: Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odpłynęli. Gdy płynęli, usnął. Zerwał się silny wicher i zaczęło ich zalewać. Byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili, obudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy! A on obudził się, uciszył wiatr i wzburzone fale. Przestały, nastała cisza. Powiedział im: Gdzie jest wasza wiara? Bojąc się, dziwili się i mówili do siebie: Kim więc jest ten, że rozkazuje wiatrom i wodom i są mu posłuszne? Od tych, którzy przyjęli Słowo Boże szczerym i dobrym sercem, Pan oczekuje, aby byli świadectwem na zewnątrz. Werset 15. Czy ci, którzy wchodzą do naszego domu i obserwują nas w miejscu pracy, widzą światło? Ludzie, których serce przypomina kamienistą lub ciernistą glebę, uważają, że coś posiadają, ale brakuje im prawdziwego życia z Boga. W słowach: Patrzcie, jak słuchacie. Chodzi o stan serca słuchaczy. I mamy tutaj odnośnik do Ewangelii według Marka, 4 rozdziału i 24 wersetu. I rzekł do nich: Baczcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Matka i bracia Pana Jezusa są obrazem Żydów, z którymi Pan nie chce już mieć powiązań. On szuka ludzi, którzy słuchają Jego słów i wykonują je. Takich zalicza do swojej rodziny. Matka Jezusa, a później także Jego bracia, należeli do ich grona. I mamy tutaj odnośnik do pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdziału i 5 wersetu. Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? I jeszcze odnośnik do listu do Galacjan, 1 rozdziału i 19 wersetu. A innego z apostołów
Nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Nam, którzy należymy do Pana Jezusa, także polecił przeprawić się na drugi brzeg. On sam jest z nami w łodzi. Jego obecność oraz jego słowa powinny dać nam pewność, że nie pozwoli nam zginąć, nawet jeśli odnosimy wrażenie, że się o nas nie troszczy. Zewnętrzne okoliczności oraz bezczynność Pana sprawiły, że uczniowie byli bliscy zwątpienia. Zapomnieli, że ten śpiący na wezgłowiu mąż jest Stwórcą Wszechświata, Mesjaszem i Zbawicielem. Pan zareagował na ich rozpaczliwe wołanie, ale zadał im poruszające serce pytanie: gdzie jest wasza wiara? Zastanówmy się nad tymi słowami.